W Stanach Zjednoczonych, jeśli przeciętny John Smith spaceruje sobie na prowincji wzdłuż okolicznej rzeki, to jego jedynym zmartwieniem będzie to, że po drodze mu wpadnie do buta kamyk. W Polsce natomiast ze zmartwieniami różnie bywa. Na Dolnym Śląsku w 2018 roku spacerujący brzegiem rzeki Bóbr, mieszkaniec wsi Kraszowice, znalazł na swojej drodze kilkanaście pocisków rakietowych M-13 do wyrzutni, która przeszła do historii jako wyrzutnia rakiet Katiusza. W opinii biegłych są to pociski pochodzące z czasów II wojny światowej i porzuciła je Armia Czerwona, by nie dostały się w niepowołane ręce. Znalezisko zgłoszono komu trzeba, przyjechali saperzy w asyście płetwonurków, kazali pobliskiej elektrowni, by ta obniżyła poziom wody. 17 pocisków później zostało zdetonowanych na pobliskim poligonie. Wieloprowadnicowa wyrzutnia nakierowywanych pocisków rakietowych BM-13, czyli najzwyklejsza w świecie Katiusza. Niemcy nazywali ją organami Stalina, a kiedy Sowieci na nich wygrywali, to niejednemu Niemcowi przez myśl przeskoczyła myśl, niechybna, by czym prędzej wiać, gdzie pieprz rośnie. To bodajże trzecia najbardziej znana broń sowiecka, zaraz po słynnych AK-47 czy T-34. Autentycznie wzbudzała przerażenie i panikę w oddziałach niemieckich. Pierwszy zalążek myśli technicznej pojawił się w latach 20. XX wieku, a dopiero w połowie 1941 roku pojawiła się produkcja seryjna. Produkcja seryjna obejmowała modele zdolne strzelać pociskami typu M8, gdzie ósemka mówi nam o ilości centymetrów, bo M8 miała 82 mm. Do tego były jeszcze pociski M13 kalibru 132 mm czy M31 kalibru 300 mm. Wyrzutnie tego typu montowano przeważnie na samochodach ciężarowych, a jak komu się chce, może odwiedzić Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu. Tam jeden egzemplarz się zachował, tylko że Katiuszy nie montowano wyłącznie na ciężarówkach. Pojawiły się również na kutrach pływających po rzekach, na ciągnikach gąsienicowych, na czołgach czy nawet na platformach kolejowych. Pod kątem montażu były praktycznie uniwersalne. Przy okazji warto podkreślić, że Katiusze, oprócz tego, że charakteryzowały się niebywałą mobilnością, to jeszcze władze sowieckie cieszył fakt, dość istotny, że ich produkcja mogła posiadać trzy podstawowe i to najbardziej pożądane cechy. Była masowa, szybka i niesamowicie tania, jak na wyposażenie wojskowe. BM-13 była w stanie w ciągu zaledwie 10 sekund wystrzelić 16 pocisków. Salwa jednej brygady oznaczała wystrzelenie w niesamowicie krótkim czasie do 1152 pocisków. Trzeba od razu powiedzieć, że Katiusze nie były specjalnie celne, ale tak naprawdę nie musiały być. Wystarczał sam fakt, że były w stanie sprowadzić Niemcom na łeb w mgnieniu oka huraganową ilość ognia artyleryjskiego. Stąd każdy Niemiec, słysząc dobiegające z oddali dźwięki stalinowskich organów, dostawał przynajmniej nagłej palpitacji serca. Szybkość, z jaką załodze zajmowało zorganizowanie piekła na ziemi, imponowało. Solidnie wytrenowana załoga potrafiła przejść z regularnego marszu do gotowości bojowej już w 2 minuty. A jeśli doszli do wniosku, że jest czas na kolejną salwę, to już była gotowa w 5 minut. Genialną cechą całego ostrzału było to, że oddział tak naprawdę nie musiał przygotowywać gruntu pod ostrzał. Ten mógł zostać przygotowany na dzikim terenie. Stąd tak wysoką renomą cieszył się sprzęt, bo osiągnięcie efektu zaskoczenia nie było jakimś specjalnie karkołomnym wyczynem. Rzecz jasna, nie wypada jedynie gloryfikować tej broni, miała ona swoje wady. Oprócz tego, że załogi nie były w stanie popisywać się celnością, to do tego dochodziło jeszcze emitowanie sporej ilości gazów prochowych. Dysze pocisków nimi buchały w każdą możliwą stronę. A to oznaczało, że wróg, co prawda spanikowany, ale zawsze wróg, potrafił bezbłędnie i dość szybko namierzyć źródło piekła, któremu spadało na łeb. Jedynym możliwym wyjściem z sytuacji było wyjątkowo częste zmienianie pozycji. Dowódca, przekręcając pokrętło mechanizmu umieszczone w kabinie kierowcy, puszczał prąd z dodatkowych akumulatorów do kontaktu na prowadnicach, a dzięki temu następowało odpalenie zapalników elektryczno-prochowych każdego pocisku rakietowego,
który to pocisk rakietowy M-13 kalibru 132 mm, ważący 42 kg w głowicy bojowej, miał ładunek z zapalnikiem i obowiązkowy silnik rakietowy R-6 o mocy 92 koni mechanicznych. Silnik startowy pocisku, działając przez sekundę, wyrzucał rakietę na 150 metrów, co wystarczyło na tyle, by rakieta bezwładnie leciała torem balistycznym, łącznie pokonując drogę niemalże 8,5 km. Taka rakieta nie musiała koniecznie trafić w konkretny cel. Zdolność jego rażenia wyliczono na 30 metrów, zatem wszystko w zasięgu nie mogło czuć się bezpieczne. Natomiast trafienie w ubitą ziemię zostawiało za sobą dość charakterystyczny krater średnicy 2,5 metra. Można by sądzić, że broń była wyjątkowa, choć tak do końca nie było. Niemcy mieli swoje Nebelwerfery, zaś Amerykanie dysponowali swoimi Calliope. Jak wspomnieliśmy na początku, pierwszy raz rakiety weszły do użycia w 1941 roku. Kiedy się zastanowić, skąd się wzięła nazwa, to wypada wymienić najpopularniejszą historyjkę, której tak naprawdę nikt nie potrafi potwierdzić, że podczas pierwszego użycia nieopodal Smoleńska, podczas ćwiczeń wyrzutnią ustawiono na wzgórzu, a żołnierzom skojarzyła się cała sytuacja z piosenką Katiusza, gdzie dziewczyna o tym imieniu wchodzi na podobnie strome wzgórze. Nazwa została, ale czy taka jest geneza, można się posprzeczać, no ale po co? Równie bajkowa i mityczna jest historia pierwszego zastosowania bojowego Katiuszy. Można wczytać się w opowieść, która rozegrała się 14 lipca 1941 roku, kiedy to aż 7 wyrzutni salwą obróciły w pył stację kolejową w mieście Orsza, a zniszczono ją, bo zajęli ją Niemcy. Dowódca i inżynier-konstruktor potwierdzili bieg wydarzeń i wszystko by grało, gdyby nie fakt, że parę osób zaczęło węszyć. Czy to faktycznie prawda? I jak się okazuje, najprawdopodobniej doszło do drobnego przekłamania. Ponieważ faktem jest, że w pewnym momencie Niemcy faktycznie zajęli tę stację kolejową, tyle że ta już została zniszczona na całe 3 dni, zanim Niemcy zajęli miasteczko. Widocznie dowódca liczył na jakiś order zasługi, ale niestety nikt nie uwierzył jego historyjce i medalu nie otrzymał. Niemcy obawiali się Katiuszy tak bardzo, jak można było obawiać się nalotu lotnictwa strategicznego, o ile niejednokrotnie nawet bardziej. Przez to, że kilkaset rakiet potrafiło spadać z nieba jednocześnie, dawało to w efekcie kumulację fali uderzeniowej, a same odłamki potrafiły rozgrzać się do czerwoności, do nawet 800 stopni Celsjusza. Z taką temperaturą nie powinno dziwić, że ostrzał miał właściwości zdecydowanie zapalające. Skuteczność tej broni powodowała, że Sowieci postawili na zwiększenie swoich zdolności produkcyjnych. Kiedy wspomniani Amerykanie czy Niemcy mieli raptem kilkaset sztuk podobnej broni, to Rosjanie byli w stanie wyprodukować ponad 10 tysięcy różnych rodzajów Katiuszy. Do tego wyposażyli całe swoje wojsko w niebotyczne ilości pocisków, wyprodukowali ich ponad 12 milionów. Cały klucz do sukcesu tkwił w śmiesznie prostej budowie. Do tego stopnia była łatwa, że oblegani i zablokowani walczący w Leningradzie potrafili sami je wybudować. Nie można też powiedzieć, żeby skuteczność ich działania była wyłącznie owocem poczynań samej Moskwy, bowiem dużą rolę w tym wszystkim odegrała stara, dobra dyplomacja. Pamiętajmy, Rosja pod rządami Stalina była postrzegana zupełnie jak Niemcy pod rządami Hitlera, tylko że Zachód postanowił wspomóc Moskwę, między innymi dostarczając gigantyczne ilości sprzętu, w tym setki tysięcy samochodów terenowych czy ciężarówek. Katiusze były wymarzoną bronią siejącą pożogę oraz zniszczenie. Żaden magazyn, stacja kolejowa nie mogła się czuć bezpiecznie. Jeśli należało rozliczyć się ze zgrupowaniem piechoty, z artylerią czy dać popalić wszystkim na lotnisku, to sięgano po Katiusze. Natomiast od roku 1942 poszerzono znacznie możliwości Katiusz poprzez stworzenie specjalnych rakiet burzących M-31, które potrafiły się rozprawić nawet z wrogimi czołgami, niszcząc te lekkie i średnie bez konieczności trafienia bezpośredniego. Jak wiadomo, pomysłowość rosyjska nie zna granic. Potrafiono nawet zastosować Katiusze tak, by mogły one strzelać bezpośrednio prosto w cel. Jedynie do tego celu trzeba było się już bardziej przygotować. Trzeba było wykonać specjalny wykop, dzięki czemu obniżano przód maszyny, a rakiety mogły pruć na wprost. Pomysłowość i istotna rola, jaką odgrywały Katiusze, spowodowały, że oddziały te cieszyły się prestiżem. A kiedy przychodziło żołnierzom pogodzić się z przegraną na placu boju, oddział był zobowiązany wysadzić w powietrze każdą jedną wyrzutnię. Do tego przydatne było doczepione na stałe 30 kg materiału wybuchowego. I Niemcy nie mogli wykorzystać ani zbadać sprzętu. Po wojnie sprzęt cieszył się popularnością w bratnich krajach socjalistycznych.
gdzie można było je spotkać na służbie w Polsce, Czechosłowacji, Iraku, Iranie, Syrii. I nie ma sensu podawać wszystkich krajów, choć warto dodać, że niektóre kraje produkowały na własną rękę, jak chociażby Chiny czy Korea Północna. Stali widzowie doskonale się zorientowali, że dzisiaj mój głos raczej do najlepszych nie należy. Niestety ból gardła, a nagranie audio, no cóż, co jest ważniejsze. Dzięki bardzo za obejrzenie, mimo że wysłuchanie tego było trudne. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Albo jak się nie podobało, dajcie kciuki w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok. No i cóż, kliknijcie w linka do Discorda, jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. Wyjątkowo dzisiaj niskim głosem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.